Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski i to jest podcast Volley Time, a moim dzisiejszym gościem jest reprezentant Polski, nasz rozgrywający i nowy nabytek projektu Warszawa, Jan Firlej. Cześć Janek. Cześć, witam wszystkich. Prosto ze spały. Czy taka forma wakacji odpowiada Ci? Jak najbardziej tak. Okej. Z dumą nosisz biało-czerwone barwy. Tak, z dużą dumą. Jest to dla mnie, tak jak już wcześniej gdzieś tam wspominałem, duży zaszczyt i jasne, spełnienie marzenia. Także no, same superlatywy, jeśli chodzi o biało-czerwone barwy. Mhm. Z zewnątrz, patrząc na drużynę, mam na myśli z zewnątrz przez okno telewizora oczywiście, wydaje się, że nastroje w całej drużynie są dosyć dobre, ale to też myślę ze względu na to, że wyniki są bardzo dobre, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Czy zgodzisz się, że dobre wyniki, zwycięstwa są budulcem takiej właśnie dobrej atmosfery, dobrej otoczki wokół drużyny? Jasne, ja myślę, że generalnie w każdym sporcie to tak działa. Zawsze dobre wyniki budują grupę, ale mimo wszystko też jakby nie patrząc już na samą siatkówkę, to myślę, że ta grupa bardzo fajnie funkcjonuje pod kątem charakterologicznym i jasne, że te wyniki to bardzo dużo jakby wspomagają ten budulec tej grupy, natomiast też same charaktery są bardzo fajne. Mhm. Powiedz mi Janek, czy denerwowałeś się przed debiutem? Miałem to pytanie już kilka razy. Było troszeczkę szybsze bicie serca, troszkę więcej emocji, ale spodziewałem się chyba większej może jakiegoś takiego stresu, może paraliżu. I gdzieś to tam w połowie pierwszego seta, czy tam po kilku pierwszych akcjach w meczu z Argentyną, gdzieś to ustąpiło i nie było tak źle, jak myślałem, że może być. Mhm. Zebrałeś bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o twoją grę na ten moment w biało-czerwonych barwach i chciałbym cię zapytać, jak ty byś siebie ocenił z perspektywy tych spotkań, które już rozegrałeś? Znaczy generalnie ja nie lubię sam siebie oceniać, myślę, że to też jest ciężko obiektywnie zrobić. Co mogę powiedzieć, myślę, że ten mecz z Argentyną gdzieś tam na świeżo po nim, ale też i później jak sobie go przeanalizowałem, obejrzałem, to byłem z niego najbardziej chyba zadowolony z tych wszystkich meczy jakościowo. Mecz z Włochami myślę, że nierówny i gdzieś tam taki ciężki, bo w sumie troszeczkę na własne życzenie sobie go utrudniliśmy, prowadząc 1-0 i tam chyba 20, już nie pamiętam teraz, 1-17, 20-17, coś takiego w drugim secie i mieliśmy wszystko, żeby dowieść tego seta na 2-0 i to wypuściliśmy i troszeczkę potem Włosi się nakręcili. I mecz z Francją na koniec turnieju. Właśnie to też widziałem, że ostatnio Semen coś tam mówił o tym graniu właśnie takim dzień po dniu i że to też dla niego jest coś nowego i ja tak samo, dla mnie jest to coś nowego, takie prawda, granie turniejowe, nie miałem tego wcześniej przyjemności doświadczyć. Jest to troszeczkę inaczej niż w lidze czy gdzieś tam w sezonie, gdzie ten mecz jest raz, dwa razy w tygodniu może. Tutaj jest mecz po dniu, dzień po dniu, tak naprawdę mecz po meczu z jednym dniem przerwy i też to troszeczkę wszystko inaczej wygląda. Trudniej się zregenerować pewnie, prawda? Tak. No i też ta fizyka troszeczkę inaczej, trzeba nią dysponować i zarządzać. No ale wynik jakby 3-1, koniec końców myślę, że dobry, natomiast na pewno wiele rzeczy do poprawy gdzieś tam w swojej grze widziałem i staram się nad tym pracować. Mhm, super, a powiedz mi proszę, czy samo zgrupowanie zaskoczyło cię czymś? Chyba nie. Myślę, że tutaj też właśnie starsi, starzem chłopaki, koledzy gdzieś tam wprowadzali tych świeżaków. Myślę, że nie było jakiegoś takiego elementu, żeby coś mnie jakoś bardzo zaskoczyło albo zszokowało, więc nie było. No powiedz mi proszę, Nikola Grbić był fantastyczny rozgrywający. No, grał na twojej pozycji i chciałem cię dopytać, czy w jakimś szczególnym stopniu otacza cię opieką i innych rozgrywających, wskazując na elementy, które można poprawić bądź troszeczkę inaczej rozegrać? Czy w szczególnym stopniu jakimś względem innych pozycji, to nie wydaje mi się, natomiast na pewno poświęca nam również uwagę. No, mieliśmy do tej pory tutaj, znaczy wciąż mamy dość młody zestaw na tej pozycji i gdzieś tam te rady są bardzo przydatne.
Także szczególnie najbardziej myślę, że gdzieś tam w momentach tych treningów indywidualnych, powiedzmy tych technicznych gdzieś rano, wtedy ja osobiście najwięcej uwag takich gdzieś tam otrzymuję i myślę, że wtedy jest taki najlepszy na to czas, gdzie trener uważa, że może najwięcej przekazać w takiej pracy właśnie indywidualnej, technicznej. A czyli powiedziane zostało ci coś, co szczególnie utkwiło ci w pamięci? To znaczy myślę, że to jest jakby szereg rzeczy czy coś szczególnego. No jest myślę, że kilka rzeczy, na które trener zwrócił uwagę, które postarałem się od razu wprowadzić do swojej gry. Możesz zdradzić, co to było? No nawet mogę pierwszy z brzegu podać taki przykład, gdzie powiedzmy już na takim poziomie bardzo wysokim, właśnie reprezentacyjnym, często gęsto zagrywki latają bardzo szybko i nieraz na przykład no po prostu nie opłaca się wbiegać gdzieś tam na to perfekcyjne przyjęcie, w cudzysłowie, jak to się mówi, pod siatkę, tylko na przykład od razu dać sobie trochę czasu i na ten drugi metr może wbiec, więc nawet taka rzecz gdzieś tam może nie rzucająca się w telewizji nikomu w oczy, a jednak ułatwiająca trochę pracę rozgrywającemu. Było kilka takich jeszcze innych gdzieś tam podpowiedzi. Myślę, że naprawdę ta współpraca wygląda bardzo fajnie, można się dużo od trenera nauczyć. Mhm. No, a to w momencie, gdyby takie przyjęcie perfekcyjne nagle się pojawiło, to wtedy gubisz troszeczkę tempo jednak. Nie, nie wszystko. To zawsze jest czas ten pół meterka skorygować, wiem. Okej. Okay. A czy padło pytanie na Twitterze, czy w twoim odczuciu masz do poprawy rozegranie z pola? To znaczy, no myślę, że tak, że gdzieś tam ten element w porównaniu do innych może kuleje. No, gdzieś tam jest jakby największe pole do poprawy, myślę, o tak mogę to powiedzieć. I na pewno nad tym też pracuję i myślę, że tak. Mhm, okej. Okay. Jest pytanie kolejne z Twittera. Czy z kim jesteś w pokoju? Czy możesz zdradzić? Strzelam, że to może być Olsztyn Karol Butryn. Nie tym razem. Nie. Teraz nie. Okay. Możesz dalej strzelać, jak chcesz. Nie wiem. Nikt mi nie przychodzi teraz do głowy. Zaskoczyłeś mnie tym, przyznam szczerze. Okej, miałem jeden strzał, nie trafiłem. Aktualnie teraz na tym zgrupowaniu jestem z Karolem Urbanowiczem, ale wcześniej byłem i z Bartkiem Kworkiem i z Tomkiem Fornalem, więc gdzieś tam tych roommate'ów miałem kilku, a aktualnie jestem właśnie z Karolem. Okej, okay. Nie wiem czemu, ale faktycznie przyszedł mi przez głowę Karol Urbanowicz, ale no nie wiem czemu nie strzeliłem. Okej, okay. No nieważne, w każdym razie mój strzał się okazał nietrafiony. Powiedz mi, a to macie taką, powiedzmy, tendencję do zmieniania roommate'ów, jak to nazwałeś, żeby, powiedzmy, gdzieś tam ta grupa jeszcze bardziej się zasymilowała? Znaczy, tendencji chyba nie ma, nie wydaje mi się. Ja akurat na początku byłem z Kubą Szymańskim, Kuba wyjechał, więc później gdzieś tam w Kanadzie właśnie byłem z Tomkiem, potem po powrocie gdzieś tam między tych rozjazdach z Bartkiem, chwilę Kupolkiem i teraz jestem z Karolem. Okej. Rozumiem. A jaka jest grupa, kto dysponuje jakim, że tak powiem, możliwościami się dobierania, bo tak jak nasza grupa teraz pięciu była w Pile, trenowaliśmy, ci co nie pojechali do Kanady, pojechaliśmy właśnie do Piły, do trenera Daniela Pińskiego potrenować gościnnie, to też tam inaczej właśnie w pokojach. Tam w ogóle jeszcze byłem z Bartkiem Wojtalem, o naszym coachem od siłowni drugim, więc tych roommate'ów już kilku miałem. Okej. No ale to przynajmniej wiesz, no, to ma swoje oczywiście duże zalety, no bo jednak gdzieś jest sala grupy, no z każdym tym człowiekiem, w którym jesteś w pokoju, no trochę jednak więcej czasu spędzisz i zamienisz parę słów więcej, także to myślę, że może działać tylko in plus jak najbardziej. Powiedz mi proszę Janek, czy ciebie ktoś lub coś zaskoczyło na tym, może inaczej, czy coś cię zaskoczyło już było, czy ktoś cię zaskoczył swoim zachowaniem, swoją ekspresją, ktoś ze starszych zawodników zrobił na tobie większe wrażenie, czy możesz coś takiego nam zdradzić? Tak szybko myślę teraz, chyba nie, nic takiego nie zarejestrowałem, żeby mi coś wpadło w pamięć, więc wydaje mi się, że chyba nic takiego, co by mnie mocno właśnie zaskoczyło, tudzież gdzieś tam byłbym zszokowany czymś. No nie, no jak teraz myślę, no, wydaje mi się, że nic takiego nie było. Okej, a czy już pojawiają się jakieś takie pierwsze psikusy, pierwsze żarciki i ewentualnie kto jest
prowodyrem takich rzeczy? Szczerze powiedziawszy, chyba jeszcze jakoś nie, albo nie za wiele ich było. Albo nie dotyczyły ciebie. Albo może właśnie, albo może dotyczyły jeszcze mnie. Tak, na ten moment z mojej strony myślę, że mogę powiedzieć, że na razie nie było. Nie miałem do czynienia. Okej, no to ty musisz chyba zainicjować w takim razie jakieś pranki. Okej. Masz któryś z bardziej doświadczonych chłopaków zacznie. Okej. Okay. Powiedz mi proszę, czy mieliście jakiś rodzaj chrztu jako reprezentacyjne koty, czy nic takiego nie miało miejsca, jest to zbyt poważne i działamy, jesteśmy tu, żeby działać. Tak, do tej pory chyba, znaczy do tej pory nie było, wydaje mi się, że chyba nie będzie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to ma wyglądać dalej, więc tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, do tej pory też nie wiemy dokładnie, znaczy no wiadomo, można się tam domyślać, ale no stricte nie wiemy, kto pojedzie do Gdańska. I to się też pewnie okaże tam na lada dzień przed wyjazdem, więc zobaczymy. Okej, okay, dobra. Powiedz mi, czy mieliście jakieś, czy wasz kapitan Bartek Kurek brał was jako młodszych kolegów na jakieś takie indywidualne rozmowy w celu nie wiem, pogadania, zapoznania się bardziej, czy raczej wszystko w gronie grupy? Jak to wyglądało? Tak, znaczy brać nie brał, ale gdzieś tam w pierwszych dniach od razu podkreślił, że jest do dyspozycji z jakimikolwiek pytaniami, uwagami, czy też jakimiś właśnie no, takimi niepewnymi sytuacjami, jeśli się gdzieś tam czujemy, to można śmiało do niego walić, że tak powiem, i on zawsze będzie chciał pomóc. Tak samo zresztą jak reszta doświadczonych tutaj ogranych kadrowo już chłopaków, więc jakby nie brał nas osobiście, ale przynajmniej mnie, ale gdzieś tam od razu się zaoferował, że jest, służy pomocą. Super sprawa. Wieczorek jakiś zapoznawczy był z grami, małym piwkiem zero, czy nic z tych rzeczy? Wieczorek zapoznawczy, chyba za dużo powiedziane. Wcześniej jak tutaj zaczynaliśmy tą węższą grupą od tego 10 maja, było nas tam ilu wtedy, że mnie skłamał, 8-10, coś takiego. Tak, coś takiego. Zrobiły się chwilę planszóweczki, natomiast właśnie takiego jakiegoś większego, że tak powiem, był jeszcze jeden grill w Nowym Dworze. Proszę bardzo, tak można żyć. No. Taki hotelowy bardziej gdzieś tam właśnie w Nowym Dworze, jak mieliśmy mazowieckim, jak mieliśmy to zgrupowanie przed Kanadą, to tam chwileczkę było, ale takiego stricte, żebyśmy się wszyscy chyba spotkali tak do kupy gdzieś tam na luzaku, to jeszcze chyba nie było. Jeszcze nie było, okej. Okay. A jakie planszówki dominowały na tym waszym spotkaniu? Grałem dwa razy w Katana. A, Katan, okej. Okay. No tak, to jest naprawdę fajna gierka. To myślę, że to jak ktoś nie grał, to serdecznie polecamy, bo jest naprawdę fajna. Okej, okay. Powiedz mi, Janek, czy ty gdzieś ty już mi wysłałeś, jak wygląda powiedzmy mniej więcej twój plan. Nie, ale myślę, że wielu ludzi, którzy śledzą czy wywiady, czy kadrę, chciałoby też mieć świadomość tego, jak wygląda plan dnia reprezentanta Polski. Czy mógłbyś tak w skrócie powiedzieć, jak wygląda twój dzień? O której wstajesz, jakie masz jakieś zajęcia, byłbyś w stanie to zrobić? Jasne, ja tylko wtrącę, jeśli gdzieś tam słychać, jakbym pociągnął nosem nieraz albo... to wybaczcie, ale mam lekki katar i gdzieś tam mi troszeczkę wpływa na... Także jeśli to tam gdzieś słychać, to wybaczcie. A co do pytania, no głównie jest to, cóż, rano, śniadanie, gdzieś tam, w zależności, czy są dwa treningi, czy jeden, głównie są dwa, więc powiedzmy, że do... U nas w planie jest zawsze, że do którejś konkretnie tam godziny trzeba się zjawić na śniadaniu. Nie mamy tutaj napisanego, nie wiem, czasu na jedzenie, czy do którejś godziny trzeba zjeść, trzeba się do którejś godziny pojawić na tym śniadaniu. Tak, no to nie wiem, 8:30, czyli do 8, czyli do 8:25 trzeba gdzieś tam najpóźniej wejść sobie na to śniadanko. No i później co, 8, powiedzmy te 30, 15 śniadanie, no to tak 9:30, 10 trening poranny, jest to albo technika gdzieś tam na sali, albo siłownia. Najczęściej było to z racji tego, że była nas tutaj masa ludzi dzielona na grupy. A popołudniowo to z reguły zawsze hala, gdzieś tam w późniejszym etapie już bardziej zaawansowanym przed turniejami już takie zajęcia stricte szóstkowe, czyli no gdzieś tam granie fragmentów, czy tam krótkich setów, czy to z założeniami, czy jakiegoś luźniejszego grania, ale to już zawsze im bliżej turnieju to była praktycznie zawsze szóstkowa rywalizacja.
I cóż, dalej po porannym, tak sobie wybiegłem do drugiego treningu, że po porannym pierwszej jednostce obiad koło godziny 13, potem jest chwilka przerwy, tak jak teraz mamy do chyba 15:30, 16, bo są znowu dwie grupy teraz, ci co wrócili z Bułgarii i nasza grupa, która teraz nie pojechała, dzisiaj jeszcze są dzielone grupy, więc moja grupa, ja mam 16 chyba snacka, jeśli dobrze pamiętam, potem 17 mamy trening. I cóż, kolacja 19:30, jeśli dobrze pamiętam. No i chwilka wieczoru dla siebie i następny dzień od początku. Okej. Mam dwa pytania dotyczące tego twojego rozkładu jazdy. Powiedz mi, czy wy macie jakąś rozpisaną kaloryczność, którą macie wchłonąć w siebie w ciągu jednego dnia? Nie, tutaj nie mamy nic takiego narzuconego z góry. Jesz co chcesz. Super tak. Sprawa. Okej, druga sprawa. Właśnie chciałem cię dopytać o ten czas wolny. Czy ten czas wolny, no w ciągu dnia jest go oczywiście dosyć okrojona ilość, natomiast czy macie możliwość właśnie wyjścia na zewnątrz, pospacerowania chociażby, troszeczkę przewietrzenia głowy? Jest coś takiego zaplanowane w ciągu dnia? Jasne, znaczy zaplanowane nie, ale jest to, że tak powiem, w gestii nas, jeśli mamy ochotę wyjść na kawę, czy gdzieś tutaj na dole na kawiarnię, czy nawet się gdzieś przespacerować po ośrodku, to nie ma najmniejszego problemu, tutaj mamy luz, czy nie wiem, jakieś wyjście do sklepu, podjechać, czy cokolwiek, no to nie ma żadnego problemu z tym. Czy tak samo było na turniejach, jak gdzieś tam, to wiadomo, dzień wolny, ten jeden między tymi meczami, czy gdzieś tam chwila wolnego po porannym rozruchu albo obiedzie, też można było gdzieś tam się przespacerować na kawkę. W Kanadzie często gdzieś tam właśnie grupkami sobie maszerowaliśmy. Przy okazji troszeczkę zwiedzając, wiadomo, nie jakoś bardzo, bo jednak gdzieś tam głównie podróż na piechotę, ale okolice można było zobaczyć i przejść, jakąś tam kawkę zgarnąć na wynos. Więc zawsze coś takiego jest czas, jeśli ktoś ma ochotę, to nie ma problemu. Super sprawa. No to jest, myślę, też dosyć istotne w momencie, kiedy się przebywa w taką jedną dużą... Nie ma tego czasu jakoś niesamowicie dużo, ale gdzieś tam się wygospodaruje zawsze chwilkę, żeby jest na tą kawkę spać. A, fajnie. Jesteście pewni miejsca już w finale w Bolonii. Powiedz mi, czy Nikola Grbić stawia przed wami jakiś konkretny cel przed... Oczywiście mamy jeszcze turniej w Gdańsku, natomiast no, gdzieś tam sięgając dalej, no, ten finał w Bolonii z waszym udziałem się odbędzie i czy wy macie na tę Ligę Narodów jakiś określony cel, czy po prostu macie grać, ogrywać się, a docelową imprezą są Mistrzostwa Świata? To znaczy, wydaje mi się, że ta Liga Narodów na pewno jest takim w tym momencie poligonem troszeczkę doświadczalnym, ale to też nie tylko chyba dla nas, jak patrząc po innych reprezentacjach, to dla wielu krajów jest to gdzieś tam teraz pole doświadczalne, żeby sprawdzać te szersze może grono zawodników, dać komuś więcej pograć, kogoś zobaczyć w jakimś zestawieniu. Myślę, że dla reprezentacji Polski ten cel zawsze będzie wysoki, czyli walka o zwycięstwo. Myślę, że taki cel ta grupa sobie sama sobie postawi. W zależności myślę, że inaczej, bez względu na to, kto personalnie pojedzie do tej Bolonii na finały, myślę, że cel będzie taki sam i czy trener, czy ta grupa będzie chciała to po prostu wygrać. Jasne. No, to mi pasuje. Powiedz mi, Janek, bo chciałem cię jeszcze spytać w kontekście Mistrzostw Świata, czy ty narzucasz sobie pewnego rodzaju presję, że bardzo chciałbyś się tam znaleźć i zrobić wszystko, żeby tam pojechać, czy jednak z uwagi na to, że jest to twój debiutancki sezon, podchodzisz do tego z troszeczkę większą rezerwą? Właśnie powiedziałeś to pytanie idealnie tak, jak ja odpowiedziałem jeden z wywiadów. Okej. Okay. Drugą stronę, tylko że w drugą stronę, czyli nie narzucam sobie presji, bo jest to właśnie mój debiutancki pobyt. I nie, no tak na poważnie nie stwarzam sobie jakieś tutaj wiadomo jakich oczekiwań i właśnie tej presji nie narzucam, bardziej chcę codziennie dawać siebie z siebie maksa, robić postępy, gdzieś te wdrażać podpowiedzi czy trenera, czy gdzieś tam to, co zaobserwuję tutaj przez ten czas, czy to grając, czy trenując z chłopakami i tyle. I zobaczymy, na co mi to pozwoli, gdzie mnie to zaprowadzi. Kiedy mój pobyt się, że tak powiem, zakończy, nie mam pojęcia, aż na dzień dzisiejszy. Daję z siebie maksa i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej, aczkolwiek mówię, nie narzucam sobie żadnego ciężaru jakiegoś tam mentalnego. Jasne, no, mocno trzymam kciuki. Oby tych występów w biało-czerwonych barwach było jak najwięcej.
Janek, mam jeszcze kilka pytań od ludzi z Twittera i z różnych forów siatkarskich, które zostały poinformowane, że będziesz naszym gościem. To są pytania już bardziej klubowe. Skąd w ogóle u Ciebie decyzja o opuszczeniu Olsztyna i skąd pomysł na dołączenie do Warszawy? Tak, to pytanko myślę, że jest dobre. Generalnie nie była to też jakaś prosta, szybka decyzja. Troszeczkę się nad nią głowiłem, zastanawiałem, bo jednak w Olsztynie czułem się dobrze. Myślę, że ten sezon też fajnie wyglądał w naszym wykonaniu. Ja osobiście też bardzo sobie ceniłem współpracę z trenerem Javierem Weberem. Myślę, że stworzyliśmy gdzieś tam fajny kontakt między sobą, taką fajną relację i bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Też wiele, wiele myślę, rzeczy od Javiera zdążyłem się nauczyć i też na pewno to nie była jakaś szybka, mówię, decyzja łatwa. Natomiast przeważyło, myślę, koniec końców, przeważyło to też się okaże po sezonie, ale gdzieś tam zamysł drużyny i personalia, myślę, że przeważyło to generalnie, że myślę, że Warszawa będzie w stanie się bić o wyższe miejsce w przyszłym sezonie, natomiast to tak też ciężko mówić na ten moment, bo to zawsze sezon weryfikuje i myślę, oczywiście, że już było masę przykładów we wcześniejszych latach w dwie strony, gdzie jakiś zespół stawiany, nawet ten Olsztyn myślę w zeszłym roku, myślę, że wynik szóste miejsce tak naprawdę w walce o półfinał, bardzo realna do końca nasza walka w Bełchatowie i też na nas nikt tak nie stawiał, a były też zespoły, gdzie miały się bić może i o medale, gdzieś tam wysokie miejsca kończyły daleko w tyle, więc sezon pokaże, czas pokaże, jaka to była decyzja, ale ja lubię wyzwania i mam nadzieję, że ta decyzja po sezonie, będę mógł powiedzieć, że była dobra. Wszystko leży na boisku, także zobaczymy, sezon zweryfikuje. Powiedz mi proszę, Janek, czy ty przed sezonem, tym, który mamy na horyzoncie w październiku, czy miałeś jeszcze ofertę z innych klubów, czy możesz potwierdzić ewentualnie skąd, czy pojawiały się jakieś oferty z zagranicy chociażby? Znaczy tutaj akurat jeśli chodzi o zagranicę, to gdzieś tam się nie rozglądaliśmy z menadżerem. Chciałem zostać tutaj na naszym podwórku polskim, więc ten temat akurat w tym sezonie zagraniczny nie był rozważany. Były tam kilka jeszcze innych ofert, zainteresowań z ligi, ale dosyć szybko jakby wiedziałem, że albo to będzie Olsztyn, albo Warszawa. Okej. Zradzisz, z jakich klubów były to zapytania, czy wolałbyś zostawić to? Zostawię dla siebie tym razem. Okej, dobrze. Janek, ty w pierwszym wywiadzie, jaki mieliśmy przyjemność, jak ja miałem przyjemność z tobą przeprowadzić, wspomniałeś o tym, że w pewnym momencie, na pewnym etapie swojej kariery chciałbyś zagrać w lidze włoskiej. Czy bazując na tym, że ta nasza liga jest cały czas silna, dalej, Zaksa jest dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów, także to tak naprawdę polska siatkówka rządzi w Europie. Czy dalej podtrzymujesz to, że w pewnym momencie chciałbyś to zrobić, chciałbyś wyjechać? Jeszcze oczywiście nie teraz, ale czy jest to dalej to twoim marzeniem? Jasne, tylko zacznę przygody z siatkówką. Tak, myślę, że na ten moment przygody wciąż myślę, że tak, że podtrzymuję te słowa. Pamiętam, chyba w Katowicach rozmawialiśmy, nie? Jak byłem. Po sezonie w Katowicach. Po sezonie w Katowicach, dokładnie. Myślę, że podtrzymuję, że jest to, tak jak powiedziałem, ciekawe doświadczenie też życiowe, siatkarskie. Jest to jedna z najlepszych lig. Grają tam topowi zawodnicy, więc myślę, że szansa zmierzenia się z takimi gośćmi, jakby chociaż Luciano De Cecco, czy Gianelli, czy masa naprawdę tam świetnych graczy. Taka możliwość myślę, że jest zachęcająca i myślę, że kiedyś na pewno chciałbym to zrobić. Mamy pytanie z Twittera. Dlaczego przy całym bardzo dobrym sezonie w twoim wykonaniu najgorsze dwa sety to tiebreak z Bełchatowem i złoty set w Rzeszowie? Czy była to pewnego rodzaju, był to wynik presji, czy po prostu pech? Jeszcze raz jakby powiedzieć pytanie, bo coś mi przerwało. Przepraszam. Dlaczego przy całym bardzo dobrym sezonie w twoim wykonaniu dwa najgorsze sety, jakie zostały przez ciebie, bazując na opiniach ekspertów, rozegrane, był to tiebreak w Bełchatowie i
złoty set w Rzeszowie. Czy była to kwestia presji, jaka wtedy się pojawiła, czy po prostu był to zwykły pech i niepowodzenie? Czy najgorsze? Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że to były akurat najgorsze te dwa sety w przeciągu całego sezonu. Ciężko mi powiedzieć. Nie wydaje mi się. Myślę, że troszeczkę... Znaczy w Bełchatowie myślę, że generalnie troszeczkę nam zabrakło tej zimnej głowy w tym tiebreaku. Też sobie spojrzeć na to z boku można w ten sposób, że tak naprawdę poza Robertem Andringą, myślę, że tak można powiedzieć, że poza Robertem Andringą na boisku nie mieliśmy żadnych ogranych zawodników, jeśli chodzi o granie jakieś wyższe cele, o coś znacznego takiego. I wszystko to też się tak na nas odbiło, bo jednak w bełchatowskiej stronie tego doświadczenia ligowego, kadrowego znacznie więcej było niż u nas i to w takich momentach też myślę decyduje troszeczkę. Natomiast czy to były jakieś najgorsze tam sety w sezonie, to ciężko mi tak powiedzieć. Nie rozpatrywałem tego w ten sposób. Okej. Okay. No myślę, że nie ma się co nad tym zastanawiać. No teraz i tak już po sezonie, natomiast sam fakt, że musieliście gorycz porażki przełknąć, myślę, że to już jest wystarczające i nie ma się co samobiczować. Dokładnie. Znaczy ja też usłyszałem mądrą rzecz po tym meczu właśnie od troszeczkę bardziej utytułowanych osób, że najpierw trzeba trochę rzeczy poprzegrywać i coś przegrać, żeby później móc coś wygrać. I chyba taka kolej rzeczy, więc... To jest tak, stosunkowo prosta maksyma, ale no jednak można ją faktycznie przyłożyć do każdego aspektu naszego życia i no, chyba każdy się z tym zgodzi i każdy się może pod tym podpisać. Janek, mam jeszcze 3-4 pytania a propos zeszłego i przyszłego sezonu. Czy masz element, który uważasz, że jest twoją słabą stroną i który chciałbyś poprawić? No myślę, że to tam rozmawialiśmy o tych gdzieś tam piłkach z pola może, natomiast znaczy generalnie ja chciałbym się cały czas rozwijać. Ja kiedyś powiedziałem taką rzecz w jednym z wywiadów, że chciałbym po każdym sezonie móc powiedzieć, że jestem lepszym zawodnikiem niż byłem w poprzednim sezonie i do tego będę dążył. Wiadomo, że z biegiem czasu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to będzie coraz ciężej to utrzymywać, ale myślę, że taki mam cel i też się starał do tego dążyć. Mhm. Z kim grało ci się najlepsze suwy na lewe skrzydło? Pytanie podchwytliwe. Myślę, że najszybciej do tej pory właśnie z TJ-em De Falco graliśmy w tej mojej przygodzie, chociaż i z Rafałem Szymurą w Katowicach myślę, że graliśmy dosyć szybką piłkę. Ale jednak myślę, że powiedziałbym, że to z TJ-em ta piłka była najszybsza do lewego. Najbardziej wariacka, tak. A powiedz mi, czy TJ zadzierał nosa, bo takie pytanie też się pojawiło. Czy TJ zadzierał nosa? Tak, czy gwiazdożył? To znaczy... Myślę, że nieraz w telewizji można gdzieś tam było zobaczyć z jego strony różne zachowania, ale no nie wiem, ja z nim rozmawiałem na ten temat, on stwierdził, że też taki ma charakter bardzo ambitny i czasami ta ambicja trochę go przeszkadza, ale generalnie na pewno też dzięki niej się tak rozwija ładnie, więc myślę, że ten język ciała na pewno myślę, że mógłby mu pomóc jakby jego drużynie może, w której aktualnie będzie grał, czy występuje tak na przyszłość, że taki język mógłby mu może troszeczkę pomóc, lepszy ten język ciała, mógłby trochę pomóc drużynie, aczkolwiek nie było. Myślę, że on też poza boiskiem inaczej, na boisku trochę inaczej się zachowywał. Na pewno nie odstawał od grupy, na pewno nie było jakichś konfliktów, jeśli o to jest pytanie, to nie. Nie, to bardziej chodziło właśnie o to, czy tak jak wspomniałeś już o tej takiej bardzo dużej ambicji i chęci wygrywania, czy to gdzieś tam w pewnym momencie nie powoduje, że wywraca się o własne nogi, na tej zasadzie, taką metaforą się posłużę. Ale okej, no myślę, że wyczerpałeś temat, także nie ma sensu go dalej ciągnąć. Powiedz mi proszę, bo w mediach w ostatnich dniach pojawiła się wypowiedź Bartka Kwolka, czyli no, twojego reprezentacyjnego kolegi w kontekście Warszawy. Powiedz mi, czy ty nie miałeś obaw dołączając do zespołu z Warszawy po tym, co właśnie Bartek powiedział i no, co usłyszałeś? To znaczy tak, na pewno też trzeba spojrzeć na to z perspektywy tego, że Bartek w tej Warszawie jednak nie jest tam sumą tych wszystkich lat, które tam spędził. A ten moment z
że nazwiska, które tam będą, powinno być stabilne. No nigdy tej pewności nie ma, prawda? Naprawdę. Zobaczymy, no, wydaje mi się, że inaczej. Wiem jeszcze tak, że z tej rozmowy, kiedy tam na początku wejdzie, to jeszcze nie przed... Więc to jeszcze jest inaczej. To ja akurat nieszczęśliwy z tej policji na i na internet, więc na ten moment jest wszystko na tip-top, z tego co ja wiem, jest ok. Mam dużo przestrzeństwo tak samo. Mhm, rozumiem. Okej, powiedz mi, Janek, to jest ostatnie pytanie. Jak ty bardzo zmieniłeś się mentalnie od twojego pobytu w Belgii, w Lindemann, aż do momentu, kiedy jesteś teraz w Spale, w koszulce reprezentacyjnej? Czy duża zmiana w tobie zaszła? To znaczy, cóż, no na pewno samo to granie. Myślę, że bardzo dużo daje mentalnego spokoju, takie boiskowe, bo jednak ten trening na najwyższym poziomie, ale brak grania, myślę, że na tyle co granie, no taka, co granie na przykład powiedzmy w Belgii, taka też była wtedy decyzja, zamysł, żeby może zrobić ten kroczek do tyłu, jeśli chodzi o poziom, ale iść regularnie, rozegrać sezon. Myślę, że to była super decyzja z perspektywy czasu i takie właśnie chyba najlepsze podsumowanie to te minuty spędzone na boisku, myślę, że najwięcej dają każdemu zawodnikowi i pewności, i trochę takiego spokoju. I cóż, myślę, że teraz kolejnym krokiem fajnie byłoby sprawdzić się właśnie w takich bojach już o coś więcej, niż tylko regularne granie, bo tutaj na pewno jeszcze nie miałem przyjemności i zbyt wielu szans, no, tak jak mówimy, no, w tym sezonie z Bełchatowem, to w sumie było chyba takie pierwsze poważne granie o coś w mojej przygodzie. Także myślę, że tutaj kolejny krok byłby taki, żeby się sprawdzić w graniu o coś więcej. Też mam nadzieję, że Warszawa mi to umożliwi i będę się starał robić wszystko, żeby tak było i żeby już ten kolejny kroczek zrobić. Janek, no tego ci życzę i życzę ci również jak największej ilości występów w biało-czerwonych barwach. To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję ci serdecznie za twój czas i mam nadzieję, że nasi widzowie będą zadowoleni i przesyłam im serdeczne pozdrowienia. Także no, dużo siatkarskich emocji, a tobie Janku dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Jasne, dzięki. Takie jeszcze mam wrażenie, że chyba z biegiem tego wywiadu coraz bardziej gdzieś tam ten katar był obecny, także jeszcze raz wybaczamy, było. Ja przynajmniej nie słyszałem, widzowie mam nadzieję, że nie będą mieli nic. Jeżeli tego nie było słychać, to wszystko w porządku, także. To wybaczcie, po prostu katarek mnie przeatakował parę dni temu i tyle. Także co, dzięki z mojej strony też za rozmowę, przyjemnie się rozmawiało i co, do usłyszonka. Do usłyszonka. Wszystkiego dobrego.